Od jutra przestaje obowiązywać limit wiernych mogących uczestniczyć we mszach świętych. W odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księża biskupi powoli znoszą dyspensy w swoich diecezjach. Trzeba już odważnie wkroczyć w ten nowy etap, kiedy to z powrotem wracamy do tej sytuacji, w której Eucharystia jest normalnym towarzyszem na drodze chrześcijanina. Jest to pewien zwrot, który dokonuje się w całym Kościele katolickim w Polsce, we wszystkich diecezjach, z różnymi terminami. Niemniej jednak jest już to czas, żeby dla ogółu została zniesiona dyspensa od uczestnictwa w normalnej liturgii Kościoła. Jak najserdeczniej zapraszam wszystkich wiernych po to, żeby rzeczywiście budować swoją wiarę, umacniać tę wiarę i dzielić się tą wiarą z innymi.